Cześć, witajcie. Mówi do Was Piotr z realpolish.pl. Jeśli macie chęć nauczyć się ze mną polskiego, to zapraszam. W tym wideo będę mówił do Was właśnie po polsku. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam przeczytać wiersz, a będzie to wiersz specjalny. Dlaczego wybrałem właśnie ten wiersz? Za chwilę Wam powiem. Ucząc się języków, czasami napotykamy trudności w wymowie. I właśnie o wymowie dzisiaj chciałbym Wam trochę opowiedzieć. Język polski jest dla niektórych trudny w wymowie, ponieważ dźwięki, które występują w języku polskim, nie występują w Waszym języku, nie występują w Waszym ojczystym języku. A są to takie dźwięki jak ś, ć, ż, sz. I te dźwięki czasami sprawiają trudność. I właśnie dlatego przygotowałem dla Was ten wiersz. Wiersz ten myślę, że będzie trudny do wymówienia dla niektórych z Was, ponieważ był trudny nawet dla mnie. Posłuchajcie wiersza Sary Segal W trzcielu nad rzeczką. Trzciel to nazwa miejscowości, która pewnie leży nad rzeczką. W trzcielu nad rzeczką. W trzcielu nad rzeczką. W trzcielu nad rzeczką, gdzie rosły trzciny, spały trzy trzmiele w cieniu trzmieliny. Tak długo spały, pochrząkiwały, że w szczebrze szynie chrzęst chrząszczy w trzcinie, umilkł i zbladł. W szczelinach młyna, obok strzelina, w szczękach szczypawek strzępy strzykawek. Nagle trzask, potem prask. A to w trzęsaczu ziemię zatrzęsło, rzęsistym deszczem polało jeszcze strach. W trzęsawisku z rzęsą zatrzeszczało przęsło. Żabki wpadły do sadzawki, a szczypawki do strzykawki. Trzmiele jeszcze są w trzmielinie, chrząszcze tam, gdzie wieprz płynie. Jeszcze trzeszczą drzazgi w przęśle, w trzęsawisku rzęsą trzęsie. Aż dziewczynka z wielką trwogą odjechała hulajnogą. Tak się kończy spacer w parku, w miejskim parku, panie Bartku. Teraz mocno oczka ściśnij, może też ci się coś przyśni. Jeśli dobrze się bawiliście, jeśli podobało wam się brzmienie tego wiersza, bardzo się cieszę, że mogłem sprawić wam przyjemność. Jeśli macie chęć, przyślijcie mi nagrania, jak wy czytacie jakieś trudne zdania w waszych językach ojczystych. Ja chętnie spróbuję przeczytać to i naśladować was. To bardzo dobre ćwiczenie. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli lubicie mój kanał YouTube, jeśli lubicie realpolish.pl, proszę zasubskrybujcie. Wchodźcie na moją stronę, piszcie komentarze, zadawajcie pytania, ja chętnie odpowiadam na wszystkie wasze pytania. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko i zapraszam na następne spotkania z językiem polskim. Cześć, do następnego razu. Pa, trzymajcie się. Pa, pa.